Zobaczmy, ja tu już kopłem to. Tu gdzieś w grudzie jest sygnał 30, także bardzo potężny sygnał. I... O, nie wierzę! Sławek mówi, że ja mam dzisiaj coś z wieżami. To jest herb Warszawy. Tu jest kolumna Zygmunta, pan tu nie stał. Gdzie chcesz iść? Na plaży! Na plażing. Plażing się już skończył. A my witamy w kolejnym odcinku Wykowloga. Jesteśmy u nas już w naszych terytoriach. Nie plaże, nie ustki, nie żadne lasy Rafoniksa, tylko, tylko porządne miejsca. Także ja was zapraszam na nowy odcinek. Za chwilę sobie wybierzemy Patreona. A ja was zapraszam na cesarski prawdopodobnie odcinek, bo jesteśmy w miejscu nie... W końcu lasy się kończą na kanale i zaczynają się pola. Ten czas nastał. To zaczynamy. Kawałek przyszedłem, bo popatrzcie, od początku ani jednego sygnału nie było. Ale mamy teraz całkiem zacny, prawie monetowy sygnał. I w tym momencie pragnę ogłosić patrona tego odcinka, czyli truskaweczkę. Na YouTubie nazwaną truskawkowe pole. Także truskaweczko, dziękuję za patronat z góry. I lecimy. Nie mam dzisiaj niestety trójnoga, także musimy sobie poradzić jakoś tak łopatologicznie z tym pierwszym sygnałem pod twoim patronatem i odcinkiem oczywiście też pod twoim patronatem. Także lecimy z tematem. Mam nadzieję, truskaweczka komentuje każdy film, więc musi być też jakaś fajna znajdka jako pierwsza, nie? No i chyba już to widzę. No niestety, jako pierwszy wpada piękny aluminiowy drucik. No i muszę wam powiedzieć, tragedia. To jest moja pierwsza rzeczowa znajdka, a i tak to jest w ogóle nie rzeczowa znajdka, także ląduję w kabzie. A tak to nie ma nic, a już mija z pół godziny dobre. Totalnie nie ma nic. Trzy sygnały kopnąłem, jakieś śmieciowe, ale przynajmniej Kacper z rodzinki w terenie, zajrzyjcie, bo walnął taki medalik, że szok, nie? Coś pięknego. Ale Sławek też, jako że jest w gości u nas, też już ma dwie monety, także nie ma źle. No ja się poświęcę na ten wypad, niech Sławek poznajduje więcej. Jak zawsze, u mnie w gości to zawsze jest na bogato, tylko nie dla mnie. No i cicho, Ludwik ponarzekał i może się coś odmienia. Bo jest pierwsza chyba monetka. Ja mam ciemny, o Jezus Maria, naprawdę. Taka moneta na pierwszy strzał, no to jest raczej 10 feningów. Ale te, wiecie jakie. Te, na których nic nie zobaczymy. A co za tym idzie? Moneta totalnie gówniana, no ale jest jakaś, trudno. No zobaczmy, ja tu już kopłem to. Tu gdzieś w grudzie jest sygnał 30, także bardzo potężny sygnał. I... O, nie wierzę! O, nie wierzę! O, nie wierzę! No i jest truskaweczko! Piękny wypad! Ale fajnie, że się... Szkoda, że nie kopałem od początku. Ale czad! No i... O to kurde chodzi. Patrzcie, pierwsza moja zwierzą. Pierwsza moja zwierzą. Nie Hindenburg w końcu, tylko... Ile to jest, Marek? 5? 2? Ja nic nie widzę, czekajcie. To muszę okulary zdjąć. I to jest 2 marki 5, Marek. 5 Marek 1935 rok. Zwierzą moja pierwsza, ale kurwa czad. Ale zajebiście, jak ja się cieszę. Dziękuję patronko kanału. Dziękuję patronko kanału za tak potężne i piękne srebro. O, druga moneta, druga moneta. Mówiłem, że jest do dupy, nie? No i się odmieniło wszystko jednym sygnałem. Ale zajebiście. 5 Marek. Rajś Marek 1935 rok. O,
odczarował się ten wypad. I to prawie na początku tego wypadu. Dobra, jest gość, to sprawdzamy, co tam gość wykopał. Czy gość ma cokolwiek? Co to jest? Pokazuj mnie, nie muszę. Oj, to nic nie będzie niestety, nie odczytamy. To jest nasza pospolita właśnie. To. O, jest cesarstwo, to się liczy. A, poczekaj, jeszcze będzie zaraz, będzie petarda. Cej? Jak to mówi ten? Poka petardy. Spadło, to. Co? Dobra, tu spadło. Co? O, 20 tych groszy, 20 przeczy to. Proszę cię. No. Tutaj jeszcze jedno cesarstwo to trzymaj. Jest chyba, wiesz co, to jest chyba kawałek klamry. Bo taka możliwe, weź to. Ja chcę sprawdzić tego. 20 groszy to o Jezu, patrzcie jak taki wiesz. Taki duszek wyskoczyło, mówię, nie ma sygnału, bo to wiesz jak no pięknie, no to Sławku, gratulacje. Super. Na kalerze. Czekaj, a teraz zobacz sobie, otwórz sobie moneciakę, ja mam dwie monety tylko. Zobacz, zobaczysz tam na górze, tylko chcę zobaczyć jedną. O kurde, już widzę, że grube. Jak ci się podoba? Jak pierdzie. Jak się ci monety podobają, bo ta jedna, druga. Tamtej drugiej nie wyciągaj. Ale no, badzie wstęp. Pustu. Fajnie, co? Nie, gratulacje. Dziękuję. Nic nie ma, nic spadło. Nie ma. Proszę, dotarł muffin. Dawnoście go nie widzieli. Pije jak zawsze. Sławek pije jak zawsze. Sławek Dulemba nie pije, młody też, to są grzeczni. Kaziu już wypił, jak zawsze. A ja nie piję jak zawsze, to znacie mnie. Nie piję, nie palę. Muffin mnie rzuca tymi śliwkami z drzewa. Patrzcie ile śliwek, ale zielone jeszcze są. No. I moi mili, szósty zlot czarnych kciuków uważam za otwarty, proszę, ruszyli. Tu jest jeszcze jeden. No, frekwencja nie jest taka wielka jak na piątym, ale jest. No. Chciałem powiedzieć tyle, że tyle nas chyba nigdy nie było na polach jako ekipa nasza z Podbeskidzia, reprezentacja czarnych kciuków w Podbeskidzie. No to widzicie, jest nas garstka. Dalej nie ma nic, oprócz złotego strzału, raczej srebrnego strzału, no, który mi pasuje, no, bo to w końcu się przyjeżdża, ale też trzeba z czegoś złożyć odcinek. To nie ma niestety nic, więc nagrywamy takie oto wielkie kolcoki, z czego to 13 chyba, 13 ta radziecka pewnie, co? Tak obstawiam. Ja, patrzcie, gwint lufy widać na pocisku jak przesmarowało. No, chyba 13. Tak bym ja obstawiał radziecka albo coś niemieckiego, nie wiem. Znawców proszę o podpowiedź, bo suwmiarki ze sobą nie mam. No, powiem wam, jest siara straszna. Znaczy siara straszna. Ja jestem zadowolony, ja już mogę wracać, bo mi się podobało, ale żeby skleić z tego odcinek, jako twórca nie jestem zadowolony, bo nic nie wypada. Oprócz tego Hindenburga i tej zoranej monety jednej, to mi nie wypadło nic totalnie. No teraz pada o... Kawał ołowiu, pięknego, będzie na przetop, może kiedyś zrobię te jaglony. A oprócz tego na tyle pól, no tam zacząłem, tam połaziliśmy po tych polach, gdzieś na tym wpadł nie Hindenburg, tylko ta wieża. Przelazłem na ten, no tu jest znacznie więcej śmieci, więc przynajmniej mam co robić, ja nie łażę jak smród po gaciach. No pol jest dość, ale czy coś z tego dzisiaj będzie, to ja nie wiem, no najwyżej. Zapchamy ten odcinek. Mam czym, także czymś ciekawym. To nie będzie zapchaj dziura, a może nawet clue tego odcinka. No póki co dla mnie truskaweczka się bardzo spisała tym pięknym srebrem, a jako odcinek, no to wiem, że nie po to tu przychodzicie, żeby oglądać kawałki ołowiu, nie? No. I tak mi kurde leci czas. No co prawda zamrożone pieniądze. Waga jest. Także takie coś niech wpada, ale między tym niech jakieś monetki też wpadają, bo nuda, straszna nuda. A tyś natrzepał, to ja dalej nie mam nic, nie? Znaczy no tam jedną monetę, wartą uwagi. Okej. Ja pierniczę. Czekaj, to są te chyba guzior, słuchaj. A co to jest?
Ja, Cyrylica, Kopiejka, no. 1943 chyba. Tak. To chyba Adolf ze żarty. Tak, ze żarty Adolf. Jedynka współczesna. Współczesna. To jest coś jakby... Takie wiesz, no... No znaczy pałeś na tych monet parę, no ja nie mam totalnie nic na dom. No to masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Siedem monet, dwa guziki. No to ładnie. Dla mnie bomba. Normalnego razy dwa. A jak? Dobrze, że mam dzisiaj tutaj ze sobą Sławka, bo przynajmniej coś z tego odcinka będzie, bo na mnie nie możecie liczyć. Ja tylko emocje na początku dałem. Ratynka, ale to chyba jest pół kopiejki, Mikołaj? Nie, na pewno. To masz jednego Feninga, Szajdemuce, Prusy, Królestwo Prus. No. Kurde. Jeszcze starsze niż te cesarstwa, ale stan niestety... No ale fatalny. Czytałeś, no to jest, no, kurde, no, dla no mnie... No widzę, no. No jest coś. Tutaj jest jeden Fening i tam masz datę niżej. Pięknie, kurde. Pięknie. No. Dla ciebie coś nowego, no, także to jest najważniejsze. I tak jak mówię, no on nam robi dzisiaj odcinek, także jemu gratulujcie. On powinien być patronem tego, Truskaweczko, ale ty się spisałeś bardzo dobrze, bo Truskaweczko jest patronem odcinka. Truskaweczko, dziękuję. Także to też jej zasługa, że tyle kopiesz, także... Dobra, no. Wyślę buziaki. Jest, w końcu ludzie. Co prawda PL to będzie, ale piękny, zielony lapsior. Sami spójrzcie. Co to takiego jest? Ej. To jest coś. To chyba nie jest PRL. Czy PRL, czekajcie. Czyżbym miał dzisiaj same jakieś... Nie, to co to cholera, co to jest? Ja pierniczę, ty. Nie, złotych, to jest jakiś PRL, ale to... Jaki tu jest orzeł? Co to jest za moneta? Chodźże tu. Chodźże. Albo czekajcie, ja go nie będę tak tar, tylko sobie go przemyję. Ale to jest coś dziwnego. To jest coś dziwnego. Jak mówi, że ja mam dzisiaj coś z wieżami. Opowiadaj, co ty tam widzisz? Bo... 1965, czyli 20-lecie, może mamy wyzwolenia, bo jest 10 zł, to jest wieża, to jest herb Warszawy. Tu jest kolumna Zygmunta, pan tu nie stał. No pokaż mi ją, czekaj, tam z bliska. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. To ja też. Jeśli to jest jakaś okolicznościówka PRL-owska, to naprawdę to jest monetka do klasera. No ten orzeł z tyłu. Szok, 65. Pozdrawiamy tym bardziej. No bo czymś takim pozdrowić to aż miło. Nie sądziłem, że się będę tak spuszczał nad PRL-em, ale naprawdę ja to pierwszy raz widzę, zaraz zanurzam się w internety i oglądam, jak to wyglądało. A Fen ma jeszcze żeton, znalazłeś, tak? Jeden fening twojej matki? Jeden fening twojej matki. No faktycznie. Ale to się zaczyna robić pato tutaj. Ten pięknym nalotem galotów. Galotowy nalot. No i jak widzicie, już powoli się szósty zwrot czarnych ciuków kończy. Nic jeszcze się nie kończy, tylko nie zaczyna. Kończymy. Gościa żegnamy, Sławka. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, że wpadłeś. Gościnność przerosła moje oczekiwania. Tych panów jeszcze nie żegnamy, bo pewnie cały sezon będziemy razem się gdzieś tu bujać. Ja się z wami też nie żegnam jeszcze, no bo to chyba był krótki odcinek, tak mi się wydaje. Jeśli był krótki, to czeka was druga część. Jeśli nie był krótki, to kończymy. Ja się z wami żegnam. Dziękuję patronce bardzo za patronat. Truskaweczko było zacnie, mało, ale konkretnie. Ale ja miałem dużo. A teraz was zapraszam na wycieczkę wstecz czasu i do Warszawy, do płatnerskiego warsztatu, gdzie zobaczycie, jak się wyrabia zbroje dzisiejsze. No i patrzcie, ja już po kąpieli. Wszystko zrobione po wykopkach i zapieprzam do żabki. Zobaczycie po co. Zobaczycie. Jak niewiele brakło, żeby już nie było kolejnych odcinków. Wykop floka. Dobra, ja już jestem... Cześć Jolu, dzwoniłaś? Co się stało? Dziękuję za telefon, ja pięknie. Ty, ale że ja się zdążyłem wykąpać wszystko. Ja.
Dzięki, Jola. Pa. No i sami widzicie. Klient spytał Joli, czy ktoś nie zapomniał, Jola do mnie zadzwoniła. Dobrze, że mam koleżankę w żabce, bo inaczej mogło być różnie. Patrzcie, gdzie trafiłem. Dzięki Konradowi, dzięki partyzantowi, w miejsce, jakiego nie widziałem jeszcze nigdy i chyba mało osób widziało. Patrzcie, warsztat, który zajmuje się produkcją zbroi teraz głównie, tak? Głównie zbroi w tej chwili. Miecze kiedyś ponoć też były. Pozostały. Wszystkim się nie zajmują w tej chwili, ale zbroje zostały. No przezajebiste miejsce, patrzcie na to. Tu wam pokażę rękawice. Coś pięknego. Patrzcie, jakie kirysy, jakie. To jest, jak to się profesjonalnie nazywa, taki? Kirys po prostu, tak? I on z takimi nagolennikami jest od razu. Tak, patrzcie. To jest raczej larpowe. Super sprawa. Gość go zamówi do larpu, ale to jest generalnie 16-17 wieczny właściwie. Takie coś, tak? No. Taki w stylu niemieckim. Te formacje na przykład Landsknechtów niemieckich w pierwszych szeregach mieli gości właśnie. Landsknechty, to ja nawet takich pojęć nie znam, a co dopiero. Ale to była najemna piechota bardzo znana na świecie obok tej, obok Szwajcarów najbardziej jest powszechniona. Okej, okay, okej. Okay. I co, takie coś się zamawia? Ktoś zamawia to tak. i wy działacie z tym, tak? Tak. Fajne, naprawdę. No nie widziałem jeszcze takiego miejsca. A tu jeszcze wszystko takie jest ruchome tu. Piękne. No powiem panu, że jestem w szoku ciężkim. To jest przygotowane powiedzmy do hartowania. Takie rzeczy. Wstępnie ukształtowane. Te zbroje będą hartowane. Znaczy one już są zahartowane. Aha. I w niektórych przypadkach w takim wykonaniu taka powierzchnia. I to nazywamy grafit. No, no. A jeżeli gość sobie czyszczone życzy. Żeby się tak świeciło, nie? A no to polerujemy. Moim to. Zdaniem lepsze nawet takie. Takie ciemniejsze. Fajnie, no do walki, bo jak się tam powiedzmy jakimś toporem dostanie, czy tam mieczem, nie. No to nie szkoda. No ale macie tego tu trochę, to kurczę chyba schodzi, nie? O, tak. Zamówień jest dużo, co? No pięknie. To na kolano, tak? Znaczy na nogę chyba, nie? Na łydkę. No fajno. Niby najbardziej nielubiane miejsce. A dlaczego? Słuchamy. A to, że najbardziej się kurzy, to jest pasta, znaczy polerka i na pastę się poleruje i tak jak brzydkie kaczątko, przychodzi ohydne, wychodzi przepięknie. Aha, czyli tutaj nadajemy blask tym zbrojom, tak? Tu patrzcie, macie przedprodukty jakieś. Te linie to jest dopiero to, co tam pan robi na tej wygniatarce całej, nie? Powiedzmy po polerowaniu wygląda w ten sposób. Aha, to jest przed, popatrzcie. A po tym miejscu znienawidzonym wychodzi świecący niczym psu kula, jak to się mówi. Jak psu na wiosnę. Proszę, jeśli jesteście zainteresowani dziełem płatnerskim, jeśli ktoś chce zbroję do domu, albo żeby iść, nie wiem, na mecz jakiś, i mieć ochronę, to tu proszę, symbol i fanpage. Fanpage jak się nazywa? GS Studio. Proszę bardzo. I warsztat płatnerski. Widzicie, że jest to jednak perfekcyjna robota robiona przez pasjonatów. Coś wspaniałego. Mi się bardzo podoba takie miejsce.